Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wraz z bramkarzami młodzieżowych grup Likajs w Katowice przeprowadzę pokazowy trening. Troszeczkę liźniemy każdego z aspektów bramkarstwa. No i co tu dużo gadać, do roboty. Panowie, zaczynamy tak, że w rządku się ustawiamy za tym pachołkiem. Ja będę mówił i od pachołka do pachołka będziemy się rozgrzewać, dobra? Jak drugi już łapie chwyt, to już zaczyna następny, żeby to szybko szło. Teraz będzie prawa do przodu, lewo do tyłu. Ciągnij sobie jeszcze do koszyczka, spokojnie, pokaż, że pewnie ją chwytasz. Prawo. Okej. Później będzie, no, do przodu cały czas, tylko będzie wyjście tutaj do góry u mnie, dobra? Tak jakby do wrzuty. I tu wyjście. Dobrze, kolano. Dobrze. A i rozciągamy od góry. Najpierw głowę bierzemy. Trochę naciągamy do przodu. W bok jeden, w bok drugi. W drugą stronę. Barki bardzo ważne. Łatwo w naszej profesji sobie wybić barka. Dobra. Jedziemy na dyskotekę, bioderka trochę. Prawo, lewo, trochę tutaj się pochylimy, tylko pamiętajcie, żeby ciało w linii utrzymać, nie wychylać się do przodu, żeby być wykrok i tu, żeby ciągnęło z tyłu. Ciągnie i na prawej nodze, na lewej nodze stoimy, prawą nogę przyciągamy, kolano przy kolanie i trzymamy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana nogi, roztrzepać trochę. Dobra, podróżniamy. Kruszlepkowy, znaczy. Nie podnoś właśnie, Andrzej. Biodro musi, to, które rozciągasz, leżeć na ziemi. Jak ono leży na ziemi, nie musisz tak wcale mocno tego odciągać w tamtą stronę, tylko do siebie. I wtedy ten pośladek dobrze ciągnie. Jesteśmy w podporze. Lewą nogę tak jakby za siebie kładziemy i siadamy na tej nodze. Tu powinno ciągnąć też mięsień pośladkowy. No musisz to robić, Andrzej, bo zobacz, jak masz 4 litery wysoko. Zagramy sobie chwilę w dziadka, bo dziadek to jest takie dobre ćwiczenie, żeby poćwiczyć nogę pod presją. Raz. Spokojnie. Masz, brawo, Andrzej, do środka. No czekaj moment. Dobra, dawaj tam do środka. To też jest dobra rozwiązka. Jak chwilę w środku się pobiega. Brawo, Kamil, ekstra. Panowie, kontynuacja gry nogą. Będziemy tak, ja będę miał piłkę. Andrzej do tyłu jeszcze. Chłopaki za nim. O co chcecie zagrać? Pompki, brzuszki, Powerade'a? Pompki, bo nie kosztują, dobra. Czyli tak, jest was 5, do dwóch ostatnich musi pompować. Ostatni 50, 30. Ile? 50. To ostatni 50, czy ostatni 30. Podium nie pompuje. Podnosi puchary, dobra? I tak, będziemy grali tak. Dwie piłki z pierwszej w pachołeczki i dwie piłki po przyjęciu w pachołeczki. Najpierw z przyjęciem, później z pierwszej i odwrócimy później oczywiście na gorszą nogę. Chyba że bez różnicy. U mnie lewa do tramwaju. Ja przyjmuję. Nie, do mnie. Dobra. A, już wrócę. Tak. Zagraj. Robię. Zaraz będzie druga siła. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie wiesz. Możesz być na prowadzenie, Mati. Nie ma. Brawo. Już jestem cały mokry. Przyjęcie. Lewo. Nie za szybko, Olo. Jeden. Nie trafiłeś, Andrzej? Tak, nie trafiłem. Ty żyłem, ale teraz trafiłem. Przyjęcie. Osiem.
4 ogólnie. 3, 5. Brawo, Kamil. Teraz pierwszy jedziemy. Trafić, Andrzej. Brawo. Pod presją teraz jesteś. Jeżeli mogę wam podpowiedzieć, to podstawą jest, żeby noga postawna była w kierunku, w którym chcecie zagrać i tą tylko musicie dołożyć dobrze. I zawsze mnie trener uczył, jak lewą za 15-12, jak prawą 15-12. To takie jeszcze z dawnych lat. Ja zajechany. Siadamy. I na mięśnie brzucha. Tylko na jedną piłkę na razie wyrobicie, ok? Druga będzie później potrzebna, ale też usiądź, Andrzej, i razem robicie. Po 10. Oddawaj już, jak się zamachujesz. 3. 4. 5. I jedziemy tak. Ja do ciebie rzucam piłkę tu. Ty tą piłkę odkładasz tutaj, tą bierzesz i tą mi rzucasz, dobra? Dobra. Jedną dawaj. Jedziemy po 4 na stronę. Szybko, szybkie ręce. 3, 4, 5, 6, 7. Ej, 4 piłeczki na kołyskę. No. Tylko pamiętajcie, przy kołysce co ważne i w ogóle w bramce jak stoicie przy każdej interwencji. Żeby ta interwencja zawsze była do przodu, żebyście przecinali, nie w ten sposób, że tu ją łapiecie, tylko ciało ustawiali, żebyście przecinali zawsze. Bo tu piłka hop, a tu zawsze będzie dalszą piłkę, będziecie mogli złapać, dobra? Żeby to zawsze było, ręce tu was ciągnęły do przodu, ok? Jedziemy. 2 ziemia, 2 kozioł. Do rąk mi oddajesz. Dobra. I kozioł. Dobrze, do przodu, Olek, cały czas idziesz do mnie. I półgórne. Dawaj. Okej, będzie tak. Przeskok, przeskok, piłka po ziemi. Odrzucasz ją do boku, czasem, żeby do swojej bramki sobie takiego nawyku nie wyrobić, żeby nie wrzucać. Wstajesz i drugą daję półgórną, ok? No, jedziemy, Olo. Brawo! Chodź jeszcze raz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj do siebie, brawo. Brawo, misiu, co ty mi latasz? Dobrze, wstajesz. Brawo, jedziemy. Dawaj. Już ty mnij rękę. Ja pociągnąłem. Brawo, wstajesz, drugi. Yeah! Fenomenalnie! Brawo! Dawaj, Andrzej, drugi. No dawaj do niego! I półgórną masz. Szkoda, dawaj szybciej. Uhuu! Olo! Ej, Olo, dwa! Dwa? Dawaj druga. No jak masz takich kolegów? Już ma dętka. Tak, żeby dwa postawić, to jeszcze nigdy nie widziałem. Ha ha ha.
Dobra, na drugą stronę. Jedziemy. Oj, dobra, wstawaj. Dobra, trzymaj, brawo. Brawo! No elegancko, żeś tam ściągnął. Brawo. Oj, maluszku. Chłopać chciałeś, nie? Za wysoka troszeczkę była do ciebie. Zrobiliśmy trochę nogi. Zrobiliśmy trochę takich bramkarskich Robinsonadek. Zrobimy jeszcze takiego troszeczkę, powiedzmy, że przed pola. Nie będą to stricte takie wrzutki z podbocznej linii, ale takiego, gdy boczny pomocnik, na przykład w stylu garnka, ścina do bramki, jest przy linii końcowej i tu będziemy te piły przecinać. Podchodzisz tu. Uwaga, bo ja też mogę tutaj strzelić, nie? Jak będziesz się chciał. Stoisz, tu noga, tu ręka i tu będzie piła. Okay. A wy tam się czajcie, dobra? Okay. No. Ej, sępy! Dawaj, dawaj, jeszcze jedna. Dobra, może być tak. Nie ma, dwa kontakty. Dwa, ręka. Dobrze, Misiu, było. Dobrze. Czasem wystarczy tylko tyknąć i już napastnika mylisz, bo wszyscy lecą na tą piłkę, tak jak ona zostaje kopnięta. Dobrze! Wystarczyło. Jest! Na trzecim razem. No! Nie! Zaliczona. No! Nie! Teraz zrobimy takie ćwiczenie troszeczkę na refleks i orientację. Olek i każdy następny trafia w tą, powiedzmy, wyrzutnię. Ja kieruję prawo, lewo, środek tą piłkę. Wy w pozycji bramkarskiej przygotowani łapiecie, odbijacie tak, żeby obronić, dobra? I Olek rzuci, Olek idzie na miejsce Andrzeja, następny rzuca, dobra? Dawaj, Olek. Bliżej, nie? Jeszcze bliżej. Mocno staramy się rzucić. Można dwoma za głowy, jak łatwiej. Dobra. Środek, panowie, celujmy środek. Trzymaj do końca. Aj, teraz. Masz to? Kolega wczorajszy. A, Andrzej, miałeś to! Dajemy. Brawo! Dobre, Olo! Dobre. Masz, brawo. Po dwie jeszcze każdy. Dobre. Idziemy tam na 16 naprzeciwko tamtej bramki. Tego widzisz. Ja to ćwiczenie bardzo lubiłem, jak byłem w waszym wieku. Z kolegami zawsze rywalizowaliśmy w takim ćwiczeniu. Trener nam zawsze ustawiał dwie bramki i sami sobie nawzajem strzelaliśmy. Kto strzeli bramkę, ten zostaje, drugi schodzi. Niecelny strzał to też jest zejście z bramki. Żeby był, jest was pięciu, żeby były szybkie wymiany, dobra? Niestety, Miszka. Tak jest. Następnego ściągnę. Dobrze. Wow! Jak to mięty. Aj, ty technicznie podszedł do sprawy. Teraz kometę na Cristiano. Ojej! Ja, to musi wpaść. A gdzie tam robisz ruch, że dwa razy tam strzeliłem, to nie znaczy, że trzeci tam uderzę. Że się ustawię. Ej, Kamil! No przecież to było do obronienia. Nie wiem, no czy nie, że stresuję, ale po prostu mi nie idzie. Nie? Teraz Miszka, chyba w rączki mi tu. Olo, bikiem. Czyli panowie co, przegrani do pompowania. Ja też sobie zrobię z wami solidarnie. Dla zdrowotności. Tak pompują
goście, którzy nie trafiali w słupki, przegrali w karne albo byli słabymi sępami na przedpolu. Nie wiem, kto tu mnie wtedy wpłynął na tę centralkę z główki. No ja dla zdrowotności. Dzięki panowie za ten trening. Było to miło spędzone popołudnie. No i jakaś forma dla mnie sprawdzenia. Co czasem gdzieś tam, co prawda nie wszystkich, ale tych zawodników czeka, czyli bycie trenerem. Nie wiem jak to poszło od waszej strony, ale ja fajnie spędziłem czas i miło mi się z wami trenowało. Dzięki.